Jak to jest z tą miłością? Dlaczego ludzie czasami biorą ślub, mimo że czują w sobie wewnętrzny opór i czują bunt przeciwko temu, co ma się zdarzyć? Mają ochotę uciekać, ale jednak zostają i biorą ten ślub, dlatego że ulegają presji otoczenia i po ślubie odkrywają jeszcze więcej rzeczy, które są dowodem na to, że nigdy nie powinni byli tego ślubu brać. Więc jak to jest? Dlaczego to ludzie robią? I dlaczego tak trudno jest odejść, nawet kiedy wiesz, że to jest jedyna rzecz, którą chciałabyś zrobić? Dostałam dzisiaj list od Ani, która jest właśnie w takiej sytuacji i która rok temu wyszła za mąż, mimo że miała wielkie wątpliwości, wahania, chodziła nawet do psychoterapeuty po to, żeby te swoje wątpliwości rozwiać, żeby w ogóle usłyszeć, co tak naprawdę gra w jej sercu. I był taki nawet moment, że chciała zrezygnować z tego ślubu, odwołać wszystko, no ale wiadomo, tak, dwie rodziny, wszyscy już są przygotowywani, zaproszenia rozesłane, lista prezentów zrobiona, rodzina jest, przygotowuje się, zainwestowała w organizację ślubu i tak dalej, więc nie można, można, no ale człowiek myśli, no przecież nie mogę wszystkich zawieść, gdybym miesiąc przed ślubem powiedziała nagle, że po prostu nie mogę tego zrobić, nie chcę tego zrobić, nie zrobię tego. Ja bym tak powiedziała, dlatego że mój głos wewnętrzny jest tak głośny, że nie daje mi spokoju i nauczyłam się go słuchać. Kiedyś nawet słuchałam go, nie chciałam go słuchać, ale w pewien sposób zmuszał mnie do zrobienia różnych rzeczy i czułam się wtedy tak, jakby ktoś brał mnie za rękę i w pewien tajemniczy sposób skłaniał mnie do zrobienia tego, co jest dla mnie dobre. O, kotek przyszedł. W każdym razie, dlaczego tak trudno jest wiedzieć na pewno, dlaczego tak trudno jest zdobyć całkowitą wewnętrzną pewność co do tego, czego naprawdę pragnę, co powinnam zrobić i kiedy o tym wiem, po prostu to zrobić. Jest to trudne dlatego, że nigdy wcześniej nie nauczyłaś się żyć w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem. Czyli nigdy wcześniej świadomie nie nawiązałaś z nim kontaktu. Nigdy wcześniej nie nauczyłaś się go słuchać. W takim sensie, że jak on się do ciebie odzywał, to albo go ignorowałaś, albo być może zmuszał cię do tego, albo z nim walczyłaś. Ale nigdy, tak przypuszczam, nie było takiego momentu, kiedy usłyszałaś ten wewnętrzny głos i zastanowiłaś się, co ten głos chce mi powiedzieć? Czym jest ten głos wewnątrz mnie? Czy to jest głos mojej mądrości? Czy to jest głos mojej ambicji, mojego ego? I przypuszczam, że nigdy świadomie nie zaprzyjaźniłaś z nim się w taki sposób, żeby zacząć rozmawiać z nim tym samym językiem. Dlatego, że gdybyś to zrobiła, to wtedy byłabyś w stanie absolutnie bez żadnych wątpliwości odczytać to, co do ciebie mówi i wiedzieć, czy przemawia przez ciebie mądrość, która pochodzi gdzieś wprost od wyższej świadomości, czy przemawia przez ciebie na przykład lęk. Ale nawet zostawmy to. Zostawmy to, że nigdy tego nie zrobiłaś, więc nie umiesz słuchać swojego wewnętrznego głosu. Co zrobić dzisiaj w tej sytuacji? Po pierwsze, jeżeli masz takie wątpliwości i masz takie rozterki, to czy zgodzisz się ze mną, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby powiedzieć sobie oraz innym,
coś mi w tym nie gra. Potrzebuję więcej czasu, żeby się nad tym zastanowić i żeby mieć pewność, czego naprawdę chcę. Nie musisz wtedy od razu mówić, ślubu nie będzie, zrywam zaręczyny, uciekam stąd na koniec świata, tylko możesz powiedzieć właśnie tak, jaka jest prawda. A prawda jest taka, była wtedy, że czuję, że czegoś mi tutaj brakuje. Nie o to chodzi, że masz wątpliwości co do swojego narzeczonego, to jest inna rzecz, do której za chwilę wrócę, bo miałaś wątpliwości co do narzeczonego i potem się okazało po ślubie dlaczego. Ale więc nie o to chodzi, żeby mówić, że być może nie z nim mam wyjść za mąż, a być może jakoś nie widzę swojej przyszłości, tylko stawiasz sprawę bardzo jasno i bardzo uczciwie. I to jest przecież dokładnie to, co czułaś, prawda? Że miałaś jakieś takie poczucie, że coś jest nie tak, że czegoś ci w tej całej układance brakuje. I pewnie zastanawiałaś się, no ale co to może być? I myślałaś, no jeżeli ja im powiem, moim rodzicom, jego rodzicom, moim znajomym, przyjaciołom, bo już wszystkim ogłosiłam, że wychodzę za mąż, więc jeżeli teraz powiem, że chcę przełożyć ślub w czasie, na chwilę to odsunąć, dlatego że jest coś, co chcę zrozumieć, coś szukam czegoś życiowego, czegoś mi brakuje w tej całej układance i myślisz sobie, no tak, i wtedy oni powiedzą, no ale no czego to ci brakuje, Anka, no czego ty chcesz jeszcze? Tu masz narzeczonego, oświadczył się, byłaś szczęśliwa, powiedziałaś tak, no to właśnie nie. Nie musisz wcale wiedzieć, czego ci brakuje. Bo gdyby ktoś mnie tak zapytał, gdybym ja miała wyjść za mąż, ale byłabym targana wątpliwościami, albo miałabym zrobić coś innego ważnego, na przykład, nie wiem, przeprowadzić się do innego kraju, albo nie wiem jeszcze co, rozstać się z kimś, jakieś takie ważne życiowe decyzje, co do których niby wiem, że chcę to zrobić, ale cały czas wraca do mnie jakaś duża, ważna wątpliwość. To ja nie ignorowałabym tego głosu, tylko powiedziałabym sobie i innym, słuchajcie, jest tak. Mam takie wrażenie, że życie chce mi podsunąć jeszcze coś, że jest coś, co muszę znaleźć i zrozumieć, zanim to zrobię. Więc potrzebuję teraz trochę czasu. Wiem, że umawialiśmy się, że nie wiem, zrobimy to za miesiąc, czy za pół roku, czy za rok, ale mam wrażenie, że dla mnie to jest za mało czasu. Potrzebuję trochę więcej czasu. Tylko tyle. Nie mówię, że tego nie zrobię, nie mówię, że to zrobię, nie mówię kiedy. Mówię tylko prawdę i tylko prawdę. A prawda jest taka, że w tej chwili nie wiem konkretnie, czego mi brakuje i nie wiem, czego szukam, ale wiem, że chcę coś znaleźć i potrzebuję więcej czasu. I myślę, że nawet gdyby ludzie nalegali i pytali, no ale co to jest, a czego ty szukasz, a dlaczego zawsze znajdujesz jakieś przeszkody, to jest ich problem, że tak myślą. I ja nie muszę tego brać pod uwagę, bo najważniejsze jest to, żeby słyszeć to, co mi serce podpowiada, to, co mi podpowiada mój wewnętrzny głos. Słyszeć i szanować i chcieć to zrozumieć. Więc to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłabym, była na Twoim miejscu, czego nie zrobiłaś, ponieważ Ania wyszła za mąż. I okazało się po ślubie, że w tym małżeństwie jest coraz więcej kłopotów. I to takich kłopotów, z którymi oboje, Ania i jej mąż, nie radzą sobie do tego stopnia, że kłócą się, że się wyzywają, że mówią do siebie bardzo złe rzeczy, że traktują siebie bez szacunku i że doszło w tym krótkim małżeństwie do przemocy fizycznej. I Ania mówi, czuję,
mam takie znów, tak jak wtedy, kiedy miałam wziąć ślub i nie chciałam brać tego ślubu i teraz znowu to czuję, że powinnam, że chcę odejść, ale boję się odejść i nie wiem, czy powinnam odejść, czy może dać mu jeszcze szansę, czy może to wszystko jakoś się wyprostuje. Więc powiem Ci, Aniu, tak. Chcę Ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie nie zmieniają się w ciągu jednego dnia, nie zmieniają się w ciągu tygodnia i nie zmieniają się nawet w ciągu miesiąca. Jeżeli Twój mąż nie panuje nad swoimi emocjami, jest bezradny wobec swoich emocji i to budzi w nim agresję, to nie przypuszczam, żeby potrafił się zmienić w ciągu miesiąca albo nawet kilku miesięcy, dlatego że taka zmiana, wyprostowanie swoich emocji, zrozumienie swoich emocji, umiejętność panowania nad swoimi emocjami, świadomość tego, jakich wyborów dokonuje, to jest dość długa lekcja. I jest to z całą pewnością możliwe, tyle że to on musiałby rozumieć, że tego chce. A z tego, co mi napisałaś, wynika, że raczej on obwinia Ciebie o to, co w tym małżeństwie dzieje się źle i jest sfrustrowany Twoim zachowaniem, Twoimi słowami. I to jest jedna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, że ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień. I nie jest tak, że umówicie się, że od dzisiaj będzie inaczej, dlatego że to nie jest jego zła wola. I to nie jest tak, że on jest dzisiaj złym człowiekiem, a jutro będzie dobrym człowiekiem, dlatego że to w ogóle nie o to chodzi, żeby oceniać go w kategoriach, czy jest dobry, czy zły. Chodzi tylko o to, że jest emocjonalnie niedojrzały, bo ludzie emocjonalnie niedojrzali nie szanują innych, nie dają im prawa do tego, żeby byli tacy, jacy są i są w stanie podnieść na kogoś rękę, uderzyć kogoś. Ludzie emocjonalnie niedojrzali wyzywają innych ludzi różnymi brzydkimi słowami i wyzwiskami, dlatego że nie są w stanie w inny sposób wyrazić swoich emocji. Więc żeby zrozumieć swoje emocje, na tym polega dojrzałość emocjonalna, że rozumiem, co się we mnie dzieje, rozumiem, gdzie we mnie jest coś do naprawienia, pracuję nad tym i w ten sposób zmieniam się jako człowiek. Ale to jest codzienna praca przez wiele dni. A druga rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, to życie cały czas dawało Ci znaki. Cześć, Kotuniu. Hej. Hej, słonko. Chodź. Życie cały czas dawało Ci znaki. Zobacz, już przed ślubem wiedziałaś, że wcale nie chcesz wychodzić za mąż, tylko zignorowałaś ten głos. I potem, kiedy postąpiłaś wbrew sobie i wyszłaś za mąż, myśląc, że może po ślubie wszystko się zmieni i jakoś się ułoży, to życie wciąż pokazuje Ci jasno, bez cienia wątpliwości, że chyba jednak powinnaś była posłuchać swojego głosu i posłuchać swojego serca i nie robić czegoś wbrew sobie. Jeżeli miałaś opór, jeżeli czułaś, że to jest dla ciebie złe, jeżeli chciałaś uciekać, ale zatrzymał cię lęk przed tym, co powiedzą inni, to był znak, że jest w tym coś dla ciebie złego. Coś takiego, czego ty świadomie, swoim umysłem nie jesteś w stanie wychwycić i nazwać słowami, ale twoja podświadomość już to widzi, albo i twoja nadświadomość to widzi i podpowiada ci, jakie byłoby dobre rozwiązanie. I myślę, że nie stało się w sumie nic złego, dlatego że dostałaś bardzo dobrą lekcję życia, bo tylko dzięki temu, że nie posłuchałaś swojego serca i swojego wewnętrznego głosu. I tylko dlatego, że twoje małżeństwo okazało się nieporozumieniem, w którym jest przemoc, złe słowa, brak szacunku, brak
przyjaźni, brak wzajemnej życzliwości, to sprawiło, że ocknęłaś się i mówisz, zaraz, przecież ja miałam taki wewnętrzny głos, który mnie ostrzegał. Więc dzięki temu doświadczeniu, dzięki temu małżeństwu, dzięki temu, że popełniłaś taki błąd, bo wydaje mi się, że to jest błąd, będziesz być może bardziej skłonna do tego, żeby teraz pobyć trochę sama ze sobą, nawiązać kontakt ze sobą i zaprzyjaźnić się z tym wewnętrznym głosem. Nauczyć się rozumieć, co do ciebie mówi i nauczyć się czerpać z jego mądrości. I teraz wrócę do tego, co mówiłam na początku, bo myślę, że nie musisz od razu wszystkiego burzyć i nie musisz podejmować decyzji na zawsze i nie musisz mówić, że wszystko skończone. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby powiedzieć twojemu mężowi. Wiesz co? Zastanawiałam się ostatnio długo nad moim życiem i nad naszym życiem i doszłam do wniosku, że czegoś mi tutaj brakuje. I czuję się, jakbym była w miejscu, w którym wcale nie powinnam być. I myślę, że mam coś do odnalezienia w sobie i mam coś do przepracowania z moimi emocjami. Wiesz, o co chodzi? Nie chodzi o to, żeby go obwiniać. Dlatego, że w relacji zawsze są dwie osoby. Jeżeli on ma coś do przepracowania, to z całą pewnością ty też masz coś do przepracowania. Choćby twój wewnętrzny głos i twoją niechęć do tego, żeby go słuchać. Więc kiedy rozmawiasz z nim w taki sposób, po partnersku, z szacunkiem, z przyjaźnią, bez szukania winy w nim i bez szukania winy w kimkolwiek, szukasz rozwiązania. Więc mówisz do niego, wiesz co, zastanawiałam się nad tym i myślę, że będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli pobędę przez pewien czas sama, dlatego że czuję taką potrzebę, żeby wsłuchać się w moje własne myśli i wsłuchać się w moje własne serce, czego nie zrobiłam wcześniej. Być może powinnam była to zrobić, ale jakoś czułam lęk. A teraz jestem gotowa do tego i mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu. Szczególnie po ostatnich wydarzeniach i po naszych kłótniach. Nie chciałabym przeżyć w taki sposób naszego wspólnego życia, więc potrzebuję teraz trochę czasu, żeby ochłonąć, wsłuchać się w samą siebie i zdecydować, czego ja tak naprawdę chcę. Więc wyprowadzę się. Jestem już spakowana, znalazłam miejsce, w którym będę mieszkać i odezwę się do ciebie za 6 miesięcy. I co myślisz o tym? Widzisz? Jesteś spokojna. Wiesz, co masz do zrobienia i to jest prawda, bo po prostu ty nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem. Nie wiesz, co masz myśleć o decyzji, którą podjęłaś, nie wiesz, co masz myśleć o swoim małżeństwie, nie wiesz, czy masz zostać, czy masz odejść, nie wiesz w ogóle, jaka jest prawda o tobie samej. Więc naprawdę, szczerze i uczciwie, tak naprawdę najbardziej potrzebujesz właśnie kilku miesięcy, kiedy pobędziesz ze sobą sama. Nawiążesz ze sobą kontakt. Porozmawiasz, posłuchasz swojego wewnętrznego głosu, zadasz mu różne pytania i usłyszysz, co do ciebie mówi i postarasz się to zrozumieć. I jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, to niedawno zamieściłam taki film pod tytułem chyba trzy rzeczy, od których warto zacząć, albo trzy kroki na początek. Link do tamtego filmu zamieszczę w opisie do tego filmu. I myślę, że to byłoby najlepsze, co mogłabyś zrobić teraz dla siebie. Czyli nawiązać kontakt ze samą sobą. Wyprostować trochę swoje własne myśli. I jestem absolutnie przekonana o tym, dlatego że wszystko bierze się w
nie z tego, co dzieje się dookoła ciebie, tylko z tego, co jest w tobie, dlatego że to, co jest w tobie, decyduje o tym, w jaki sposób postrzegasz to, co jest dookoła ciebie. I jestem przekonana o tym, że jeżeli dasz sobie czas, ale uczciwie w tym czasie, który spędzisz sama, będziesz świadomie nawiązywała ze sobą kontakt, będziesz rozwijała się duchowo, będziesz starała się wyciszyć swój umysł i emocje, na przykład poprzez medytację albo poprzez modlitwę. Jeżeli przestaniesz gorączkowo szukać rozwiązania, tylko w pewien sposób odzyskasz wewnętrzny spokój, wewnętrzną równowagę, to jestem absolutnie przekonana o tym, że odpowiedzi, których szukasz, same się w tobie pojawią. Wiem, że teraz jest ci trudno, dlatego że teraz czujesz się nieszczęśliwa, zagubiona i czujesz, że otacza cię jeden wielki chaos, ale chcę ci powiedzieć, że nie masz kontroli nad tym całym chaosem, który jest dookoła ciebie, ale masz pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w twoim sercu i w twoich myślach, więc daj sobie szansę na to, żeby to usłyszeć. I żeby, nawet jeżeli dookoła ciebie jest wzburzony, szalejący ocean, to ty w sobie możesz mieć cudownie spokojną, tropikalną, rozśpiewaną, słoneczną, piękną wyspę.